Lata 2016 i 17 upływają w polskim środowisku muzycznym pod znakiem twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Przyczyną są okrągłe rocznice urodzin i śmierci i związane z tym ogłoszenie ubiegłego roku 2016 przez Sejm Polski rokiem Feliksa Nowowiejskiego. W ramach tych obchodów Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się projektem dotowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego dużego projektu Towarzystwo imienia Feliksa Nowowiejskiego funkcjonujące w Poznaniu otrzymało dotacje na różne projekty, między innymi na obecnie realizowany tutaj w Berlinie projekt nagrania utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem w programie utworów, których wskazówki wykonawcze świadczą o tym, że Nowowiejski inspirował się organami Franza Egerta, na których to organach grał jako organista w Berlinie w kościele Dominikanów w Paulskirche na Moabicie. Te organy już w tej chwili nie istnieją, natomiast niemal bliźniaczy instrument powstały prawie w tym samym czasie, jak właśnie ten, na którym grał Nowowiejski, znajduje się w Herzie Jesu Kirche. Dlatego też postanowiliśmy nagrać te utwory, dla których inspirację stanowił instrument Franza Egerta. Jednym z takich utworów jest fantazja bożonarodzeniowa en Pologne, ale te wpływy widać również na przykład w trzeciej symfonii Nowowiejskiego zatytułowanej Lourdes, widać również w pozostałych dwóch fantazjach bożonarodzeniowych. Z ogromną przyjemnością poznawałam tajniki instrumentu Franza Egerta w tutejszym kościele. Jest to zupełnie unikalny instrument o niesamowicie indywidualnych barwach, brzmieniach, które pozwalają na rozwinięcie jeszcze własnej wyobraźni i na takie chyba głębsze wczucie się w świat dźwięków, w świat muzyki organowej, który był bliski Feliksowi Nowowiejskiemu. Myślę, że oddanie mu hołdu taką muzyką będzie najlepszym znakiem tego, że jego twórczość jest w środowisku muzycznym, zwłaszcza w środowisku organowym, ciągle żywa. Nazywam się Andrzej Mielewczyk, jestem od 17 lat organistą w kościele Herz Jesu. Znajdujemy się w centrum miasta Berlina. Mam zaszczyt grać na tym instrumencie z epoki późnego romantyzmu. Jest to bardzo szlachetny instrument, zachowany w oryginalnym stanie, rzadkość dzisiaj. W roku 2000 był ten instrument odrestaurowany. Projekt nagrania muzyki organowej Nowowiejskiego na tym instrumencie uważam za bardzo celny, ponieważ Nowowiejski, będąc w Berlinie, organistą grał właśnie na tej firmie Egert instrumencie i komponował. Dlatego też jest to jedyna możliwość nagrania tej płyty i ten instrument jest jak najbardziej odpowiednim do tego typu muzyki. Nazywam się Michał Bereza, jestem reżyserem dźwięku, ukończyłem Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Na co dzień zajmuję się nagraniami muzyki klasycznej. Często też współpracuję z muzykami jazzowymi. Tutaj mam przyjemność nagrywać wraz z Jakubem Garbaczem muzykę organową Feliksa Nowowiejskiego. Jest to za każdym razem wielkie wyzwanie, za każdym razem inne instrumenty, za każdym razem inne wnętrza. Trzeba podejść za każdym razem bardzo indywidualnie do każdego nagrania. Też trzeba ująć w nagraniach jakiś rys indywidualny instrumentu i przede wszystkim artysty muzyka. Nagranie zostało zrealizowane na 10 kanałów, na 10 mikrofonów. Są to przeróżne ujęcia. Część mikrofonów znajdowała się blisko instrumentu, blisko organów. Część gdzieś nawet przy prezbiterium, czyli no jakby po przeciwległej stronie kościoła. Da nam to później możliwość dobrania odpowiedniego miksu,
i odpowiednie proporcje, odpowiedni miks, myślę, że przyniesie tutaj ciekawe efekty i będzie to piękne nagranie, pięknej muzyki, w wspaniałym wykonaniu. Także myślę, że bardzo ciekawa płyta z tego powstanie.